Hej, cześć, witajcie z tej strony z Masło. Niektórzy robią mody na kartach graficznych, instalując chłodzenia z procesorów właśnie na karty graficzne. Pomyślałem, co gdyby pójść o krok dalej i zamontować chłodzenie wodne z procesora wprost na kartę graficzną. Jak sami widzicie, mam tutaj takiego Frankensteina i dzisiaj właśnie tym się zajmiemy. W pierwszej kolejności pokażę Wam, jak zamontować taki zestaw na kartę graficzną. Potem sprawdzimy sobie temperatury, no i oczywiście kartę podkręcimy, żeby wycisnąć z niej wszystko, co fabryka dała. No i zobaczymy, jak to wszystko nam będzie działało. Aby zamontować na kartę graficzną chłodzenie wodne typu all-in-one, przyda nam się zestaw Kraken G12, który właśnie daje nam taką możliwość. Swoją drogą, mogę Wam się do czegoś przyznać? Chodź, powiem Wam coś. Na łóżko Wam coś powiem. Ogólnie rzecz biorąc, plan był taki, żeby użyć do tego testu karty RX 480. I wszystko zamontowałem, ale okazało się, że ramka jest za duża i wentylator, który w niej jest, byłby praktycznie bezużyteczny. Do tego zacząłem się zastanawiać, no jak chłodzona byłaby sekcja zasilania i kości. I tak patrzę na to, patrzę i tak powiedziałem do siebie: wiecie co? Nie. Jak mamy robić, to zróbmy to porządnie, co? I tutaj cała na zwycięsko wchodzi karta graficzna RTX 2080 Super w wydaniu od firmy PNY. Jest to konkretnie model XLR8. Pozwolono mi tą kartę rozebrać i zamontować chłodzenie. I powiem Wam szczerze, nieźle mi pikawa waliła, jak rozbierałem tą kartę. No bo wiecie, ona jest taka fajna, nie za tania, a do tego, jak rozbieracie kartę graficzną, to pamiętajcie, że tracicie gwarancję. Więc gdyby coś poszło nie tak, no to miałbym ładny przycisk do papieru. A teraz dajcie mi intro. Zacznijmy sobie jednak po kolei, co nam będzie potrzebne, żeby przeprowadzić taki szalony eksperyment. Po pierwsze, karta graficzna, jak powiedziałem, jest to Nvidia RTX 2080 Super w wydaniu od firmy PNY. Mamy tutaj 8 GB VRAM-u, zegary boost do aż 1815 MHz i co ciekawe, karta jest bardzo długa, bo ma aż 315 mm. Jest to naprawdę jedna z większych kart graficznych, które kiedykolwiek testowałem. Ma ona 3 wentylatory, no i przy takiej długości pozwala jej to również pracować cicho. Ale ogólnie o kulturze pracy przed i po tej modyfikacji porozmawiamy sobie przy końcu tego materiału. Drugą potrzebną rzeczą będzie nam zestaw Kraken G12 od NZXT, który właśnie umożliwi nam zamocowanie takiego chłodzenia typu all-in-one na kartę graficzną. Listę kompatybilnych kart możemy znaleźć na stronie producenta. Jest ich tam całkiem sporo, ale nie wszystkie są kompatybilne, więc naprawdę sprawdźcie sobie wcześniej przed ewentualnym zakupem. Myślę, co dość istotne do Krakena G12, nie musimy montować tylko zestawów all-in-one od NZXT. Jest tam ich kilka kompatybilnych, w tym takie od Corsair i od innych producentów, więc nie jesteśmy skazani tylko na chłodzenia all-in-one od NZXT. Ja do dzisiejszego materiału dostałem także Krakena X53. Jest to zestaw all-in-one z chłodnicą 240 mm, więc naprawdę bardzo potężne chłodzenie. Myślę, do schłodzenia RTX 2080 Super bez najmniejszego problemu wystarczy. No dobra, a jak to wszystko się montuje? Powiem Wam, prościej niż mogłoby się wydawać. Musimy najpierw rozkręcić kartę graficzną, co myślę jest taką najbardziej stresującą rzeczą, przynajmniej ja jak to robiłem, to naprawdę serce mi waliło, generalnie mówiąc psycha siada. Natomiast dalej, gdy już kartę rozbierzemy, jest tylko i wyłącznie z górki. W ramkę G12 montujemy najpierw wentylator 100 mm, a potem po odczepieniu z naszego zestawu all-in-one ramki do mocowania na procesor, jesteśmy w stanie bez najmniejszego problemu zamontować nasz blok do ramki. Później do naszej karty graficznej dokręcamy odpowiednie mocowania, analogicznie są tutaj mocowania dla kart AMD i dla kart NVIDIA. No i gdy mamy już mocowania, możemy sobie przykręcić nasz zestaw
all-in-one wraz z ramką G12 do karty graficznej. No, wygląda to wszystko jak dzieło profesora Frankensteina i jest tutaj mnóstwo kabli i generalnie wszystko się pałęta. Ale tym razem przynajmniej karta jest na tyle długa, że ten 100 mm wentylator faktycznie do czegoś się przyda i chłodzi przykładowo sekcję zasilania. Wszystko jest podłączone, wiem, że trochę taki pająk, ale no to wiecie, specyfika też testbencha, w obudowie to można ładnie poukładać, no tutaj to tak wiadomo. Moments later. Grzechu! Coś ty tu podłączył zamiast tego. Nie ma ładowania laptopa w ogóle. 15 minutes later. Dobra. I... Okej, okay, więc przynajmniej nie zepsułem karty za 3,5 koła. To bardzo dobrze. Świetnie. No i skoro wszystko nam bangla, zerknijcie jeszcze proszę na jakich komponentach testowałem wyżej wymienioną kartę. No i lecimy z overclockingiem. Jeżeli mówimy o overclocku, to jest to bardzo ciekawa sytuacja, zwłaszcza w przypadku RTX-a 2080 Super, bo okazuje się, że ta karta ma faktyczny underclock na swoich pamięciach, więc je udaje się rekordowo podkręcić. Bez problemu ja wyciągnąłem na pamięciach dodatkowe 1100 MHz. Podkreślam, 1100 MHz na samych pamięciach, a niektórzy w swoich sztukach byli w stanie wykręcić je nawet jeszcze bardziej. Jeżeli chodzi o podkręcanie rdzenia, to nawet ze zwiększeniem power limitu do 106, no nie bardzo udało się tam uzyskać jakieś bardzo imponujące wyniki. Na dobrą sprawę udało mi się uzyskać dodatkowe 70 MHz na rdzeniu, więc no to nie jest aż tak imponujące, jednakże tutaj wszystko wynika z tego, że mamy power limit taki, a nie inny, no i nie bardzo jesteśmy w stanie tą kartę dalej żyłować. Ogólnie rzecz biorąc w kilku grach widać różnice, ale nie są to jakieś kosmiczne zyski wydajności, co pewnie niespodzianką nie będzie. CSGO śmiga bez najmniejszego problemu, tutaj po overclocku zyskujemy dodatkowych 8 klatek, mamy tutaj 611 po podkręceniu, więc nie jest to jakiś dramatyczny przeskok. W Wiedźminie 3 również nie ma jakiegoś niesamowitego przeskoku. W Nowigradzie możemy liczyć na 153 klatki po overclockingu, natomiast gdy przejdziemy do miejsca bardziej graficznego, możemy liczyć na 120 klatek po overclocku. Shadow of the Tomb Raider, również tutaj podobna sytuacja, delikatne zyski wydajności są. Mamy tutaj 145 klatek na ustawieniach najwyższych bez ray tracingu, natomiast gdy włączymy ray tracing, możemy liczyć już bez najmniejszego problemu na 87, więc tutaj również nieznaczny przyrost wydajności. Red Dead Redemption 2, 86 FPS-ów na ustawieniach najwyższych. Tutaj również kilka dodatkowych klatek udało nam się wyrwać. Need for Speed Heat, widać, że to gra, która bardziej skupia się na procesorze. 115 klatek na sekundę średnio przy overclocku. Control, ustawienia wysokie, bez ray tracingu 116 klatek po overclocku, natomiast w przypadku ray tracingu mamy 69 klatek po overclocku. Doom Eternal na ustawieniach ultra koszmar, piękna informatyczna liczba, 256 klatek po overclockingu. No i mamy jeszcze Metro Exodus, które po overclockingu jest w stanie uzyskać 92 klatki. No i na sam koniec zostawiamy sobie poczciwego Assassin's Creed Odyssey, gdzie uzyskuje zaledwie 4 klatki więcej po overclockingu. Tak więc sami widzicie, rzeczywiście zyski wydajności są, nie są one jakieś dramatycznie porażające, ale wiecie co? Dzięki temu, że zastosowaliśmy chłodzenie wodne, porażające wyniki są, jeżeli chodzi o chłodzenie. Cholipka, serio, jest ekstra. Mieliśmy 75 stopni po półgodzinnym teście w Furmarku, natomiast po zastosowaniu IO mieliśmy zaledwie 50 stopni, więc zbiliśmy aż 25 stopni z rdzenia. Natomiast gdy sprawdziłem również kartę po overclocku, wynosiła ta wartość 53 stopnie, więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o temperatury, to jest naprawdę ogromna różnica. I co ciekawe, nawet jeżeli ktoś z Was nie chciałby
podkręcać karty, to sama karta przez to, że ma niższe temperatury, uzyskuje zdecydowanie wyższe częstotliwości swojego zegara w trybie boost. Dzięki temu, że mamy niskie temperatury, karta bardzo chętnie wchodzi na te wyższe częstotliwości, więc z tego również możemy mieć delikatną korzyść, przy czym no tutaj różnica w wydajności przypuszczam może być dość mała. I tak samo dobrze jest w przypadku, jeżeli chodzi o generowany hałas. Okazuje się, że gdy mamy kartę graficzną z takim zestawem all-in-one, przy pełnym obciążeniu karty graficznej generuje ona zaledwie 0,5 dB hałasu więcej niż w przypadku, gdy zestaw jest w spoczynku, więc jest to naprawdę super rozwiązanie dla ludzi, którzy bardzo lubią ciszę. No dobra, ale pogadajmy o tej sprawie najcięższej, czyli o cenie. Słuchajcie, nie czarujmy się, to jest bardzo droga zabawa. Wodowanie karty zawsze jest procesem drogim, niezależnie od tego, czy robimy custom loopa, czy stosujemy właśnie takiego Krakena G12 z jakimś zestawem all-in-one. Sam Kraken G12 jest wprawdzie tani, bo on kosztuje coś w okolicach 100 zł, więc to nie jest duży wydatek, jednak no, sporym wydatkiem jest zestaw all-in-one. Wydaje mi się, że tutaj mógłby się sprawdzić jakiś mniejszy zestaw all-in-one, na przykład z chłodnicą 120 mm i myślę, że dalej byłyby to całkiem niezłe zyski. Jednak wydaje mi się, że jeżeli ktoś faktycznie jest entuzjastą i wychodzi z założenia, że jak szaleć, to szaleć, no to może zdecydować się właśnie na taką 240 mm chłodnicę. Wtedy mamy po prostu ciszę, super temperatury. No i na pewno jest to rozwiązanie bardziej przystępne dla osób, które nie chcą robić jednak w swoim kompie custom loopa, tak? Czyli po prostu własnego chłodzenia wodnego i stosowania bloku wodnego na całą kartę graficzną. No i słuchajcie, no tak jak to w życiu, przez to, że jest to rozwiązanie tak bardzo drogie, no na pewno nie jest tak, że teraz każdemu z Was powiem, no idźcie, kupcie. To jest sprawa droga i wydaje mi się, że jest skierowana do mega entuzjastów, którzy albo lubią podkręcać swoje karty graficzne i wyciskać z nich maksa, albo ponad wszystko po prostu szanują ciszę i kulturę pracy swojego zestawu. No i to jest w sumie, to są te takie dwa wąskie przypadki pewnie tych ludzi, którzy będą zainteresowani zrobieniem czegoś takiego. Ja Wam to pokazałem, bo uważam, że jest to coś ciekawego, coś innego, coś, czego nie widzi się zbyt często, żeby montować zestaw all-in-one z procesora na kartę graficzną i myślę, warto jest mieć w tyłu głowy coś takiego, że da się zrobić, no ale jednak no, nie oszukujmy się, jest to po prostu drogie rozwiązanie. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych. Na razie. BIOS.